Kultura techno ucieleśnia stworzenie nowego społeczeństwa opartego na zasadach jedności, miłości, równości, inaczej plur. Jestem poważnie abstrakcyjnym organizatorem tej dzisiejszej poważnie abstrakcyjnej imprezy. To jest właśnie to, co nas fascynuje. Wydaje mi się, że fajne rzeczy robię i fajnie mi to życie się spełnia. Ale cały czas mam tą taką właśnie dziecięcą bańkę. Miej ją. O, widzisz, Januszu, a ty robisz coś wizualnie? A tatuaże? No jak byłem młodszy, to tam na rowerze niżej jeździłem. Tu były rejny? No to słuchaj, patrz, zaraz ci pokażę wejście. Techno, czyli ta muzyka, która najbardziej wyraża ducha współczesności. To jest taka obietnica, że stworzymy coś, czego nie stworzyły inne pokolenia. Pierwsze pokolenie polskiego techno można właśnie uznać za pierwszą falę rozczarowania i eskapizmu. Jest to orędzie Centrum Akceleracji Interpolarnej. Jest wyrazem naszego niezadowolenia i rozczarowania wobec tego, co nam wpajano jako dzieciom. Albo ludzie mnie kłamią, że dobrze tańczę, albo te kontesty z nim. A jakbym zaczęła grać w pompę polską, to kłamie jakiś po prostu. Szukasz siebie, szukasz podobnych ludzi do ciebie. Wszyscy mieli trochę przejebane albo trochę podgórkę w życiu. No i się dobrali wszyscy. Zobaczyliśmy trailer filmu Rave w reżyserii Dawida Nikela i Łukasza Rondudy. Dawid jest dzisiaj z nami w studiu. Dzień dobry. Cześć. Film opowiada o kulturze rave i mam takie poczucie, że do tej pory wiele dokumentów, które powstały o kulturze undergroundowej, poza mainstreamowej, młodzieżowej, były skażone takim grzechem oceniania, dorabiania tez, patrzenia z boku. Wy zrobiliście film tak, jak bylibyście z tego świata. Czy tak jest? Czy jesteście, czy należycie do kultury rave'u? Obaj? Ty? Należymy, stąd też chyba się to wszystko, gdzieś to się zaczęło na imprezie. Ja oczywiście Łukasza znałem jako reżysera kilka lat temu. Łukasz mnie kojarzył, bo ja wtedy byłem przed debiutem i na jednej z imprez w Pałacu Kultury Łukasz do mnie podszedł i chciał się zapoznać. Ja chwilę później zrealizowałem swój debiut Ostatni Komes, gdzie były elementy Hakena, który też się pojawia u nas w dokumencie. Haken, czyli? Haken to jest styl tańca, który jest dosyć charakterystyczny na imprezy rave'owe, gaberowe, które my pokazujemy w naszym dokumencie. Ja ten styl wykorzystałem u siebie w filmie fabularnym i już wtedy bardzo mocno uczestniczyłem w kulturze rave'owej kolektywu Vixapol między innymi, który jest bohaterem naszego filmu. Łukasz jest ode mnie o dekadę starszy. On, jego jakby zajawka rave'em zaczęła się w latach 90. i stąd też był sam pomysł Łukasza się pojawił, kiedy była wystawa w MSN-ie, którą on kuratorował. No i tak się po prostu połączyliśmy, postanowiliśmy połączyć nasze doświadczenia i zrealizować ten. Gdybyś tą kulturę, każda kultura wytwarza znaczenia, jakieś rzeczy, które są istotne, czy tak bardzo hasłowo mógłbyś ją opisać, czym jest kultura rave'u? Tak jak Dominika Sidniska mówi u nas w filmie Plur, czyli peace, love, unity, respect. To wyróżnia kulturę rave'ową i pod tymi hasłami chcieliśmy zrealizować nasz film. Pokazujecie w tym filmie, to jest świetnie wyszło, taką utopię, która istnieje, że dzięki kulturze tanecznej, muzycznej, grupy, klasy, ludzie, którzy z różnych baniek, którzy nie mieliby się prawa nigdy spotkać w rzeczywistości, tworzycie taką bezpieczną przestrzeń, czy kultura rave tworzy taką bezpieczną przestrzeń spotkań, wymiany. Jak znaleźliście bohaterów? Bo macie bohaterów z różnych pokoleń, nurtów. Tak, nasz w ogóle droga tego dokumentu była bardzo długa, skomplikowana, jak to generalnie się realizuje filmy w Polsce. Jest ona długa, kręta i skomplikowana, ponieważ trudno znaleźć finansowanie na filmy. Chyba też Łukaszowi się to spodobało, bo Łukasz mnie zaprosił do współpracy w jakoś 2018 roku, 2019, czyli naprawdę kilka lat temu. Ja w filmach fabularnych, bo głównie pracuję w filmach fabularnych, to jest mój pierwszy dokument pełnometrażowy. Też zajmuję się wyszukiwaniem bohaterów, bohaterek i pojechaliśmy kiedyś do Łodzi na Vixapol właśnie.
ponieważ też ważna informacja jest taka, że ja z Vixapolem się bardzo dobrze znam, więc ja też wiedziałem i to jest to, o czym ty mówisz, czyli pokazujemy coś od środka, ponieważ to nie było tak, że ja napisałem na Facebooku: hej, jestem Dawid Nikle, robię film o rejwie, czy możemy do was przyjść, tylko my się bardzo dobrze znamy i się wspieraliśmy w tych poszukiwaniach tego tematu i jak ten temat ugryźć. Gregor zaprosił nas do Łodzi na Vixapol. Ja tam chciałem poszukać bohaterki. Wtedy byłem tak zafiksowany, że chciałem poszukać bohaterki, DJ-ki. Ale nagle jakoś tak się wydarzyło, że poznałem Janusza, czyli tancerza Hakę. No, był z tej kultury łódzkiej, bardzo znana tam postać w Łodzi. I jakoś on mi się spodobał. Wpisywał się po prostu we wszystkich bohaterów moich filmów, czyli był łysym chłopakiem. I strasznie się polubiliśmy i on nas wziął na after po tym Vixapolu. I myśmy poszli na ten after, już był ze mną wtedy Michał Pułkowiec i zaczęliśmy filmować na tym afterze, oczywiście za ich zgodą. No i tak zostawiliśmy ten materiał, wróciliśmy, ja zacząłem realizować swój serial. Bardzo długo to wszystko trwało i nagle dostaliśmy dofinansowanie w PiS-ie i trzeba było na nowo wejść w ten materiał. Więc tak sobie z Łukaszem odpaliliśmy tego aftera, u Marysi to w ogóle było. No i tak słuchali, tam było z 10 osób, i tak słuchaliśmy, co ci ludzie w ogóle tam mówią, bo myśmy tak postawili kamerę i oni usiedli w kółku i zaczęli tak opowiadać różne rzeczy, tak to jest na imprezce czy tam na domówce. Nam się strasznie spodobało, że Marysia, widzieliśmy, że ona jest DJ-ką, zaczęła opowiadać o tym, jak jej mama chodziła na pierwsze rejwy w Łodzi, właśnie Parada Wolności, lata 90. I myśmy stwierdzili, ok, tutaj coś jest ciekawego, trochę my też opowiadamy o Paradzie Wolności, zdzwońmy się z Marysią. Zadzwoniliśmy do Marysi, ona wtedy pracowała w Niemczech, na Zoomie się z nią zdzwoniliśmy i strasznie nas urzekła jej pozytywna energia. No i wsiedliśmy w samochód z Michałem Pułkowcem, z Krystianem, z Moszumańskim Jankiem, dźwiękowcem i pojechaliśmy do Niemiec i zapoznaliśmy się. Zrobiliśmy 1000 kilometrów, żeby zapoznać Marysię i się opłacało. Tych bohaterów, bohaterek, osób bohaterskich w waszym filmie charyzmatycznych jest kilka. Nie wymienimy tu wszystkich. A no i tu jest Marysia. Tak, tutaj to jest, się. Jest Marysia. Ja od siebie dodam tylko, musimy kończyć naszą rozmowę, ja od siebie dodam tylko, że pojawia się w tym filmie również wątek Józefa Wybickiego, autora hymnu polskiego, którego można nazwać patronem kultury rave. A dlaczego? O tym dowiemy się w kinie. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu i zapraszamy wszystkich do kina. Dzięki bardzo. Dzięki.